Cześć, to kolejny odcinek na kanale Koza Manager. Witam Was bardzo serdecznie, i dziś czas na. Nie The Champions, a Europa League. I to będzie naprawdę istotne spotkanie z Manchester United. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, że wasze łapki w górę, subskrypcje są także ze mną. No i czas złożyć jedenastkę pod to e, starcie. Zobaczmy, tak więc, kogo chcielibyśmy tutaj widzieć od pierwszych minut? Wydaje się, że e, no właśnie. Czy lepszy będzie tutaj Bustos, czy lepszy będzie tutaj e, Korea od pierwszych minut? Wydaje się, że postawimy jednak bardziej na e, Bustosa w tym starciu. Prawa strona e, to. No, właśnie, jak chcia, jakbym chciał to ułożyć? Na pewno z lewej zobaczymy Guedesza. Na napadzie e, swoją szansę dostanie Gomez, z prawej strony. Wydaje się, że zaskoczymy rywali e, i zrobimy to w następujący sposób: że wyjdzie sobie tutaj Luis Muriel. Chcę go tu zobaczyć. E, to jest rozwiązanie, którego nie stosowaliśmy od jakiegoś czasu, więc myślę, że nasi przeciwnicy mogą się tego absolutnie nie spodziewać i może być to pomysł dobry, przynajmniej na to liczę. Ławka rezerwowych daje wiele możliwości, bo jest De La Vega... Jest Bentancur, jest Gonzalez, jest Correa, jest Nandes, więc tutaj e, tak naprawdę e, w każdym kierunku jesteśmy w stanie się e, zrotować. Wydaje się tylko, że może jeszcze warto by było e, zamiast e, Pedro zabrać ze sobą Alonso, gdyby trzeba było troszeczkę bardziej w defensywie pokombinować. E, tak więc co, no i jedziemy do Teatru Marzeń, jedziemy na stadion legendarny dla europejskiego futbolu, e, no i... Ciekawy jestem, e, czy będziemy w stanie wywieźć stamtąd pozytywny rezultat. Naprawdę bardzo interesuje mnie także to, jak prezentuje się e, jedenastka i, i też ławka rezerwowych Czerwonych Diabłów. Wiemy, że znajduje się tam między innymi e, cały czas... Yy... Dawid Dychea, ale czy są tam inni piłkarze, e, których znamy z, z naszego świata? E, tego nie wiem. Wiem także, że ukończył swój plan rozwoju: Korea e, i dzięki temu e, nic się nie zmienia u niego, e, ponieważ e, nie idzie w górę ocena ogólna. Ale wydaje mi się, że tutaj te czasy stanowczo nam się zmieniły: kolejnych treningów. Tak więc zobaczymy. No to co? Lecimy z tym meczem, obejrzyjmy sobie. Ehm, obejrzyjmy sobie jak to wygląda ehm, tym składem się nie sugeruje zobaczymy dopiero to co zostanie nam tutaj wyświetlone bo wiemy doskonale, że to się zmienia Upamecano, ehm, to jest pierwsza taka nowość, ehm, Pelistri w ehm, dodatku Aliu nie znam, przyznam szczerze tego zawodnika, ale to może być ktoś znany, kto po prostu inaczej jest zapisywany ehm, nieraz mieliśmy takie przykłady no ale zaczynając od bramkarza Na, ehm, właśnie między słupkami Pereira ehm, Aron Van Bissaka Upamecano Tuanzebe Show Mac McTominay, wspominany przecież Wcześniej Pelestri, Pelistri, przepraszam, Alio i Fernandes oraz Martial. No, dobry skład, bardzo dobra jedenastka, słuchajcie. Przede wszystkim ofensywnie wygląda to bardzo przyzwoicie, no i także obrona tutaj może stanowić bardzo duże problemy, no bo upamykano to w karierze, szczególnie już na tym etapie. Jest naprawdę solidny piłkarz, a nam strzela Scott Mac na 1 do 0. E, niestety, obawiam się, że środek pola czerwonych diabłów może stanowić dla nas tutaj niebywały problem, bo em, oni mają tu zdecydowanie więcej zawodników niż my, bo jest e, dwójka Holenders e, cze, e, z e, Boże, ze Szkotem oraz oczywiście e, Portugalczyk Fernandes, Tak więc Trzeba będzie zaraz kombinować, trzeba będzie zaraz, coś czuję, szukać jakiegoś e, usprawnienia w środku pola, e, no bo zwyczajnie wydaje się, że tutaj mamy zbyt duże problemy i e, nie mówię, że będziemy robili zmiany personalne, ale zmiany jakieś muszą być, bo e, wchodzą w nas jak w masło bez najmniejszego problemu. Przejdźmy sobie na 4-2-3-1, e, chociaż czy, czy na pewno to jest najlepsze rozwiązanie, e, czy nie lepsze coś nawet... Z diamentem w środku. Wydaje się, że postawimy właśnie na takowe rozwiązanie 4-1-2-1-2. Wtedy na defensywnym pomocniku wyciągnięty do góry Bartra, e, połączeni w środku pola Rodrigo de Paul razem z Solerem, no i duet napastników Muriel oraz Gomez. To wydaje się być najlepsze rozwiązanie. Tego wydaje się, że będziemy naprawdę potrzebowali, bo e, ten środek wygląda na razie masakrycznie. Wiemy, że Bartra potrafi piłką operować, no i mam nadzieję, że będzie tym piłkarzem, który będzie sprawił największe problemy także. Rywalom, jeśli chodzi o konstrukcję akcji, zobaczmy, zaczyna to wszystko wyglądać troszeczkę lepiej. Ehm, mamy teraz pierwszą naszą obecność w, w polu karnym. Rywali, szkoda, że nie kończy się to żadnym odegraniem, dośrodkowaniem ani nic, ale cały czas trzymamy tę piłkę. Ehm, no i jest teraz sytuacja, w której Gwedersz niestety nie decyduje się na oddanie strzału, ale szybko futbolówkę odzyskujemy. I miał ją Bartra, ehm, więc wydaje się, że to może być rzeczywiście dobry pomysł. Niestety nie ma teraz bramki, skasowana ta akcja. Ehm, bardzo ładnie tam pokazywał się jeden z naszych napastników, no i niestety potem ten strzał beznadziejny, ale wydaje się, że po tej drobnej zmianie skład wygląda troszkę lepiej, że, że to wszystko prezentuje się trochę, trochę lepiej, no ale wchodzi Traore i ładuje nam bramę na 3 do 0. Nie wydaje mi się, żeby na papierze overallowo dysproporcja pomiędzy naszymi zespołami była tak wielka, żeby powinno wyglądać to tak źle. To jest kolejna z symulacji, w których nasz zespół wychodzi po prostu jakby trafiony piorunem. Zmieńmy sobie oczywiście wytyczne. Czemu to był znowuż zdecydowany pressing? Czemu to się tak uruchamia w karierze? Nie rozumiem tego. Eee, zrównoważony tu poproszę. Eee, I oczywiście tu troszeczkę się cofamy i zawężamy. Tu poproszę szybką konstrukcję akcji. Gramy wąsko e, przy rzutach różnych. Maksymalne zapełnienie e, tu troszeczkę mniej. No nic, zobaczymy jak to będzie od razu. Także wprowadzimy zmianę. Bartra tu do, zostanie, Rodrigo de Paul e, podniesiony, a tu zobaczymy sobie Bentancura, bo potrzebujemy bardziej klasycznego środkowego pomocnika. Na ataku czy robimy zmianę? Na razie jeszcze nie, aczkolwiek będziemy musieli zaraz myśleć o tym, jak powinno to e, wyglądać inaczej. No jestem bardzo zły, patrząc na to, jak się to prezentuje. Ładna teraz piłka na skrzydło. E, bierze udział w tej akcji Bustos, ale no nie jesteśmy w stanie nic tutaj zrobić, nic tutaj złożyć. No beznadziejnie wygląda ta nasza e, Valencia. Bustos teraz musi wracać. I kolejna sytuacja, która nie kończy się tym razem golem, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo niepokojąco. Muriel, fajnie rzucona ta piłka do Gomeza, ale ten nie był w stanie wyprzedzić obrońców. Zmiany, robimy zmiany. Na napadzie pojawi się Gonzalez i wiecie co, damy szansę młodemu Delawedze. Tak więc to jest wszystko, co mogliśmy zrobić w tym momencie. Trzy zmiany przed, przeprowadzone, zmiana systemu także. No i warto by było, żebyśmy wyszarpali tutaj jedną, a optymalnym byłoby strzelenie dwóch bramek bo wtedy moglibyśmy liczyć na jakieś szanse, na razie jednak czas na wprowadzenie nowych zawodników i zobaczymy czy będą oni w stanie coś tutaj podziałać zbieramy piłkę przed polem karnym, fajna próba uderzenia Bentankura za szesnastki jednak gdzieś tam ta piłka skończyła na jednym z defensorów, no i szybka kontra Manchesteru United, słuchajcie oni nie grają nawet Markusem Rashfordem nie ma Pogby, nie ma Greenwooda nie ma tych czołowych zawodników, nie wiem czy Rashford jest cały czas piłkarzem Manchester United wydaje mi się, że nie, no ale jak to tylko pokazuje, jak, jak słabo wypadamy w tym meczu na tle Czerwonych Diabłów. Sytuacja wygląda naprawdę masa i zdaje się, że tutaj będziemy żegnali się z Ligą Europy już po tym pierwszym meczu. Znaczy, oczywiście, mamy jeszcze drugie starcie, ale ja tutaj nie widzę remontady. Jakby, no, jestem z wami szczery. No, ale teraz może ci nowi napastnicy będą w stanie coś jeszcze zmienić. Szybka konstrukcja, akcja i tak cofamy piłkę 50 razy w kontrze. Znakomicie po prostu. Ehm, no. No, nie pachnie mi to tutaj nawet strzelniem bramki, nazwijmy to honorowej. No, nie widzę tego absolutnie. Może teraz coś się zadzieje. Puścił sobie tę piłkę e, Soler, ale nie był w stanie nawet on dzisiaj w żaden sposób poradzić sobie z tak znakomicie dysponowanym Manchesterem. To jest, przypominam, szybka konstrukcja akcji. Maksymalne zagęszczenia, chłopaki klepią sobie w obronie. No nic, mieliśmy teoretycznie więcej strzałów, więcej okazji. Ale widzieliśmy, że nie były to sytuacje klarowne. Na pewno po tym meczu Unai Simon może sobie także trochę zarzucić, bo w moim odczuciu on przy tej jednej z bramek strzelanej przez tego Touré z tak ostrego kąta zawinił naprawdę mocno. No i dobra, czekamy na to, co będzie działo się dalej w spotkaniu z Getafe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pablo Mari komunikuje, że chciałby w tym meczu zagrać. No i zobaczymy, czy, czy, czy jak to będzie. No, w sumie zagrać by mógł. Tu na pewno zagra sobie nandes. Tu obrócimy sobie to tak. I zobaczymy... Nie, no, w zasadzie nie obrócimy. Dobra, niech zagra ten Mari, dostaliśmy 3 wczerep, więc w sumie nie ma co się tutaj za bardzo szczypać Oczywiście w podstawowym składzie tutaj chciałbym, żeby także wystąpił. Nie no, zagra Nandes z solerem No i zobaczymy, czy to przyniesie lepsze rezultaty. Naprawdę liczę, że z tym hetafy uda nam się odbudować, bo. W... No, no bo fajnie by było zająć dobre miejsce w Lidze Hiszpańskiej, skoro ta Liga Europy e, no jest jaka jest. Szybka symulacja, czy ona przyniesie nam pozytywny rezultat? Tak jest, wygrywamy 2 do 0. No i Gomez strzela. Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, no bo nie wiem, czy zauważyliście. Przyznam szczerze, ja. E, tak. Nie zwracałem ostatnio uwagi na tabelę, a wygląda ona bardzo, bardzo dobrze. E, Pablo Mari zachwycony tym, że wystąpił. E, dobrze sobie radzisz, Muriel, no bo udało nam się zwyciężyć w kolejnym meczu. I powiem szczerze, e, tak naprawdę, e, wydaje mi się, w ogóle. Soler przed chwilą znowuż miał, że będzie kilkadziesiąt tygodni e, trenował tutaj, e, że będzie musiał trenować, a znowuż bija kolejne punkt oceny ogólnej. Naprawdę nieprawdopodobnie jest ten gościu. Dostanie teraz box to boxa e, i powiem szczerze, zagraliśmy dobrze z Hetafe. Ja wiem, że Manchester United to absolutnie nie jest zespół e, na miarę Hetafe, ale może ten skład da sobie radę. Lepiej niż ten poprzedni. No, trudno, żeby było gorzej. Tak naprawdę jedyna zmiana to będzie powrót Bustosa, e, przepraszam, Senesiego, e, no bo... E, Bustos jest zmęczony i w ten sposób zagramy. Więcej zmian nie przewiduję. Zobaczymy, jak sobie ten skład poradzi. Jak dadzą radę, to dadzą radę. Jak nie, no to w sumie będzie tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Więc e, poprzedni mecz przegraliśmy 3-0. Więc e, nie widzę tutaj możliwości, żebyśmy przeszli. Jeden do jednego. Sergio Ramos ratował nasz honor. E, no i więc niestety okazuje się być słabsi niż ekipa z Manchesteru, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku. Będziemy mogli może wziąć na sobie rewanż w lidze mistrzów. Zobaczymy. Niestety, z Ligi Europy odpadamy. Zarząd, możliwe, że tym faktem nie jest zadowolony. Takie życie. Nie da się wszystkiego wygrać. Ehm, więc teraz czas na spotkanie z Deportivo Alavés ehm, To jest starcie w lidze. To nie jest starcie pucharowe, e, bo przypominam, że będziemy mieli właśnie zaraz z nimi rewanż w pucharze. E, I to jest teraz pytanie, kto lepiej to zniesie. I zakładam, że my e, bezpośrednie granie ze sobą dwa dni e, w zasadzie co dwa dni. Na pewno mimo wszystko musimy zrobić tutaj drobne zmiany. Więc tak, z lewej obrony, strony zobaczymy Mariego. Tutaj natomiast e, Ugo pojawi się w składzie. Bustos na prawej nie chciałbym, żeby wystąpił La Vega na napadzie Gonzales. No i tak naprawdę, tu jeszcze tylko Rodrigo de Paul. Zobaczymy, co z tego składu ostanie się do meczu pu Pucharowego. Dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest punktowanie w lidze. Jednak wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zapunktować. Jednak tak się nie dzieje. Znowuż remisujemy. Strzela dla nich Shelby, dublet, a dla nas dublet Guedes. Dwa strzały, dwa gole. Po raz kolejny coś czuję, że tutaj możemy upatrywać troszkę winę w Em, pozycja w zasadzie w, w, po stronie Unaja Simona. Więcej musi grać Nandes. Naprawdę, wielu naszych piłkarzy, mam wrażenie, że ma bardzo taką roszczeniową postawę, mimo że w moim odczuciu bardzo często dostają szansę i, e, i przynajmniej tak mi się wydaje, że em, tych zawodników bardzo uczciwie traktuje. No, no nie wiem. E, mamy tutaj raport, jeśli chodzi o zawodników z Urugwaju, e, jednak na razie nie widzimy tutaj nowego e, Lucasa Torejry, nowego Godina, nowego. E, nowego oborze tego ja Jimeneza, prawda, to jest e, Jimenez z Atletico Madryt Jak na razie są to piłkarze wyjątkowo Przeciętnie wyjątkowo, e, wyjątkowo Słabi e, Tak więc wszyscy zostali odrzuceni No a my czekamy na kolejne starcie Gdzie możemy wyjść na pewno e, Bardzo mocną jedenastką No bo tutaj Ramos, tutaj Garcia Tu pojawi się Correa e, Na prawej stronie De La Vega po raz kolejny Na napadzie jednak zobaczymy duet e, Gomez oraz e, Muriel e, i tutaj Rodrigo de Paul zagra, nie wystąpi jednak soler, bo chciałbym, żeby ten odrobinkę odpoczął. Tak więc jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. Liczę na to, że będzie to mecz zwycięski tym razem. Tam było jeden do jednego. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Zdecydowanie bardziej zmęczone Deportivo Alavesz. Musi ustąpić i ustępuje Vela Vega oraz Muriel strzelają dla nas bramki. Naprawdę cieszy mnie to, że młody Argentyńczyk e, pokazuje się z tak dobrej strony, a w finale wszystko wskazuje na to, że zagramy z wielką Barceloną. Słuchajcie, cały czas do zdobycia, czysto teoretycznie, jest dla nas podwójna korona Barcelona, e, która już w pewnym momencie zdawało się, że powraca na właściwości tory, że będzie w tej topowej czwórce przynajmniej na miejscu siódmym i to jest naprawdę takie słabe siódme miejsce, bo spokojnie dogonić może ich na dystansie jednego spotkania dziesiąty Atletic Bilbao, dodatkowo sama Barsa traci aż o mój Boże, to jest bardzo dużo punktów. Eee, to jest 17 punktów do, do Realu Madryt. Chyba tak, tak jest. Możliwe, że popełniłem tutaj jakiś błąd rachunkowy, ale to no taka moja natura. Musicie mi to wybaczyć. Ja tu jestem od tego, żeby

po co ja tu jestem, eee, gramy z Granadą, eee, jedenastym zespołem La Liga, zespołem, który wymaga od nas oczywiście troszeczkę poskładania tego składu eee, lepszego eee, żebyśmy mieli bardziej wypoczętych zawodników, ale skład mamy na to spotkanie naprawdę bardzo przyzwoity i powiem szczerze, Muriel strzelił De La Vega strzelił, więc tak naprawdę jedyna rotacja może być na pozycji napastnika i będzie Muriel na szpicy, Guedes na lewej stronie, eee, troszkę mało szans dostaje Gonzales mam wrażenie eee, i tutaj będę starał się o niego troszkę bardziej i dbać. Też z myślą o tym, że możliwe, że Guedesza będziemy sprzedawali w kolejnym oknie transferowym. Dlatego warto by było mieć, wiecie, tego Gonzaleza rozgrzanego, rozegranego. Gomez strzela w tym starciu, tak więc musiał pojawić się z ławki, ale Urugwajczyk pokazuje, że też jego skreślać absolutnie nie możemy. No i ważne jest to, że punktujemy, że regularnie trzymamy Atletico Madryt na niebezpieczną, ale cały czas odległość jednego spotkania. Na Dviareale my mamy tam drobną, jakąś drobną przewagę, ale tak Naprawdę powinniśmy patrzeć na to, ile traci do nas Real Sociedad. Po prostu na to, ile dzieli nas od piątej pozycji. No i jest to zaledwie 6 punktów. Tak więc tutaj wszystko może się jeszcze zdarzyć. Musimy naprawdę mocno e, pracować nad tym, żeby. Żeby ta przewaga cały czas wyglądała tak dobrze No i nie, nie, nie ukrywam, że odpadnięcie z Ligi Europy Mocno nam w tym pomaga Bo e, nie będziemy musieli rotować Pod te rozgrywki Teraz za to starcie z Barceloną I nie będę ukrywał My na ten mecz wyjdziemy e, Do szybkiej symulacji Bo zwyczajnie mam wrażenie, że są to po prostu Dużo lepsze wyniki e, Drobne zmiany, Bartra zmieni się tutaj z Garciną A na lewej obronie Senesi e, I tak naprawdę to wszystko Bentancur z Solerem Lewa strona czy ja chcę tu widzieć Guedesza? Nie, chcę tu zobaczyć Gonzaleza. Mam nadzieję, że um, ten zawodnik będzie w trochę lepszej dyspozycji, no bo trzeba przyznać, że Gonzalo Guedes coś tam niby zaczął strzelać, coś tam zaczął niby dłubać, ale nadal nie wygląda to imponująco, jeśli chodzi o jego statystyki. E, zobaczmy zresztą, jeśli chodzi o topowych strzelców naszego zespołu, to jest tutaj Soler, Gomez, De La Vega, co jest w ogóle absurdalne, Rodrigo de Paul, e, Muriel. Guedes ma zaledwie 5 trafień, e, więc no... Z tej topowej, e, z tej, jakby z tego tercetu ofensywnego, on naprawdę nie wygląda najlepiej. Dlatego też, jeżeli wpłynie za niego jakaś oferta, to my go sprzedamy. A wręcz jestem gotowy e, oferować go innym klubom, bo wydaje mi się, że ten cykl się zakończył. Messi zmęczony, Busi zmęczony, ale poza tym bardzo silna, wypoczęta Barcelona, która. Remisuje z nami jeden do jednego i Luis Muriel ratował nas bramką w 70 minucie, w 70 którejś, więc nic tylko cieszyć się, że udaje nam się zremisować choć z drugiej strony, mimo że to jest Barsa. No, to nadal my jesteśmy zespołem lepszym w tym momencie, więc jest to strata dwóch punktów. Walencja nadal bez porażki, i oczywiście chodzi tutaj o e, przestrzeń ostatnich miesięcy, e, bo w tym sezonie polegliśmy już czterokrotnie. Wydaje mi się, że w ogóle jak na ligę hiszpańską są to stosunkowo duże e, liczby porażek, e, bo, bo, bo real będący na czele, ma trzy. Wydaje mi się, że w sezonie bywało tak, że, że, że miały zespoły dużo mniej e, tych przegranych spotkań. Teraz chwila na odsapnięcie, potem gramy z osas Pampeluna, potem jest Elche Real e, Sociedad następnie gramy z Levante no i oczywiście Puchar e, na neutralnym gruncie grany z Barceloną 16 kwietnia e, no ale to oczywiście nie koniec rozgrywek mimo, że Puchar grany e, to nie kończą nam sezonu, jeszcze cały maj do rozegrania, tak więc du dużo spotkań jeszcze przed nami, dlatego też ja nie traktuję tej naszej dru drugiej pozycji w lidze z jakimś zadowoleniem ja tutaj e, nie mówię, że sprawa jest zakończona bo zobaczcie, że piąty Real Sociedad ma do nas zaledwie 4 oczka straty, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Tutaj naprawdę może nam się jeszcze wszystko wysypać. Dlatego ważne jest to, żeby dobrze rotować, dlatego ważne jest to, żeby dobrze punktować. To jest naprawdę niezwykle istotna sprawa. Osasuna Pampeluna na horyzoncie i tak naprawdę. Ja się tylko zastanawiam, czy chcę tutaj jakieś zmiany. Rodrigo de Paul wskoczy do jedenastki I to wszystko, tak naprawdę, choć szczerze. Chciałbym zobaczyć tutaj García. I, I nie mam zamiaru robić więcej e, jakichś zmian. Z Barceloną wynik był całkiem pozytywny, więc e, zobaczymy, czy tak samo będzie z zespołem z Pampeluny. 3 do 0 wygrywamy Gomez, González oraz Soler. González strzela. To jest bardzo dobra informacja, e, no bo mam wrażenie, że to jest w takim razie też sygnał, że troszeczkę lepiej się odnajduje. Nie zadowolony jest, e, a zadowolony jest, przepraszam, Marcos Alonso. Nie spodziewałem się tego, e, bo nie wyszedł w podstawowym składzie. No ale ważne jest to, że jest szczęśliwym człowiekiem. Ja też jestem szczęśliwym szczęśliwym człowiekiem, że nie narzeka. No i słuchajcie, 3 punkty straty do Realu Madryt. To jest na pewno coś bardzo ciekawego, że jesteśmy w sumie w walce o mistrzostwo. Jak widzicie, ja na to nie zwracam w ogóle uwagi. Ja, ja tutaj na to nie... ja tutaj na to mistrzostwo nawet nie liczę. Ja w nie tutaj nie celuję. Dla mnie jest ważne to, żebyśmy zgromadzili kapitał punktowy, który pozwoli nam zagrać w lidze mistrzów. To jest dla mnie najistotniejsze. No po tak okazałem zwycięstwie, tak naprawdę niewiele widzę możliwości na zmianę. Jedyne, co bym tutaj zrobił, to zaproponował miejsce Mariemu w podstawowym składzie e, oraz e, Bustosowi e, jako prawoskrzydłowemu i okazuje się, że Bustos, który miał być tym, który Korei e, zabierze miejsce w podstawowym składzie, nie jest w stanie przebić się e, przez... E, nie jest w stanie przebić się przez tego, jak on się nazywa, Portugalczyka. Niesamowita sprawa, że, że tak dobrze sobie radzi ten piłkarz. No dobra, idziemy na kolejne starcie. Tutaj drobna zmiana. Wprowadziłem lekko zmęczonego Gomeza, ale coś czuję, że w meczu Zelcze nie będzie mu to przeszkadzało i będziemy mogli na niego liczyć. No nie mogliśmy, bo nie strzelił, ale ważne jest to, że wygrywamy. Nie mogłem zobaczyć, kto tam strzelił znów, ale zdaje się, że to drugi mecz z rzędu, kiedy Gomez zdobywa bramkę, więc jest to naprawdę bardzo miła informacja. Nandes zadowolony, że wchodzi z ławki, no na podstawowe miejsce w składzie, a w zasadzie miejsce w podstawowym składzie absolutnie nie ma on e, co liczyć. No, no nie ma takiej możliwości. E, tak więc słuchajcie, zmierzamy sobie teraz dalej w kierunku meczu z e, Realem Sociedad, który jest zespołem trzecim. Więc gdyby udało nam się w tym bezpośrednim starciu e, wygrać, e, to naprawdę to jest prawdziwy six-pointer, bo pozwoli nam się e, od nich bardzo komfortowo oderwać. Dlatego też prośba Senesiego o to, żeby zagrał. W podstawowym składzie jest jak najbardziej zasadna, e, zagra tutaj także Gomez, González oraz Muriel, odstawiony jak na razie od składu jest, e, jak zresztą widzicie Guedes, no bo zwyczajnie ten zawodnik nie daje tego czegoś, co, co, co powinien dawać, González strzela, González dominuje tę lewą stronę jemu w tym momencie ufam, podmęczony Real Sociedad to jest naprawdę fajna sprawa, Zielu znajduje się w ich składzie mam nadzieję, że krzywdy nam nie zrobi Zrobił ją natomiast y, Carlos, y, dla nas strzela Soler i zobaczmy sobie ocenę po takim meczu. Rodrigo de Paul wypadł fatalnie, i wypadł bardzo źle razem z Bartrou, Bustos tak samo, więc naprawdę tutaj patrząc po ocenach, zdecydowanie lepsze występy zaliczyli piłkarze y, Realu Sociedad, przynajmniej tak mi się zdaje na taki powierzchowny y, rzut oka. No ważne jest to, że mamy, słuchajcie, tego naszego y, Solera, bo ten piłkarz jest nieprawdopodobnie dobry. No to jest naprawdę absolutny koszt. No i Senesji zdaje sobie sprawę z tego, że to nie był dobry mecz i ja mam zamiar mu to powiedzieć, że, że kurczę, jak wiesz, no to. Chłopie, weź się do roboty, bo nie może być tak, że chcesz zagrać, że mówisz, że jesteś gotowy, a potem chodzisz i odwalasz taką manianę, no ja sobie na to nie pozwolę. Oczywiście, mamy cztery punkty, w te... a też chyba mieliśmy cztery e, punkty, no ale przegania nas w tabeli e, Atletico Madryt, więc tu warto by było wygrać, żeby znowuż powrócić na to miejsce wyżej, więc e, Garcia się tutaj pojawi, Mari się tu pojawi, e, tutaj wskoczy Korea. E, zobaczymy w środku pola także zamiast e, de Pola Bentancura, e, Muriel nie strzeliłeś ostatnio, więc tu wskakuje De la Vega, e, no i jesteśmy gotowi do kolejnego starcia, zobaczymy jak tym razem ci zawodnicy sobie poradzą, zestaw bardzo dobry, mam nadzieję, że wystarczy. Na trzynaste w tabeli e, Lewante nie wystarczyło. W 89. minucie strzelają gola. Dela Vega z bramką. Ale zobaczcie na to. No. Znowuż bardzo złe oceny naszej defensywy. I powiem szczerze, wydaje się, że powinniśmy teraz pomyśleć nad tym, nad tym e, czy może nie grać innym środkiem pola, e, znaczy czyli po prostu czwórką obrońców. Ale to będziemy musieli przetestować ewentualnie w meczu o Puchar. W meczu o Puchar Hiszpanii, w którym zmierzymy się z Barceloną. Tak więc to będzie nie byle jakie starcie, z nie byle jakimi rywalami. A to, czy uda nam się podnieść trofeum w tej serii, pierwsze wydaje się, o tym wszystkim dowiecie się już jutro. Kiedy to naprawdę ważyć będą się losy sezonu, bo sezon, w którym zdobędziemy puchar i będziemy w topowej czwórce, to będzie sezon udany. Ale sezon, w którym pucharu nie zdobędziemy, a z tej czwórki wypadniemy, to będzie absolutna tragedia. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i czekajcie na jutro. Ja też nie mogę się doczekać. Uwierzcie